narażać się na częste bloki ze strony Mutombo. Teraz zbiórka Mutombo. Powinien poddać się operacji stawów skokowych. Gra tylko dlatego, że po prostu jest graczem niezbędnym w taktyce Filadelfii. Świetna akcja. Schował się tam szybki powrót do obrony. Dobra obrona pod koszem, a także... Gry Ricka Edelmana, no. Mutombo, który nie ma zbyt dużej sprawności, jeżeli chodzi o grę z piłką. Widzimy, jak dużo dalej od kosza gra Divac, poza polem 3 sekund. No, wielkim cwaniakiem jest Czarnogórzec i... No i tak... Tutaj mismatch, Erik Snow kryje... I że nie, na niewiele pozwalają w ataku graczom Filadelfii Sacramento. No twardo do końca pozyskaniem Webera. Ostatnio mogą grać i na jedynce i na dwójce. Iverson w pierwszych dwóch sezonach w NBA był przecież Brownem. Lepiej bronią gracze z Filadelfii. Tak, zdecydowanie teraz poprawiła się obrona. No, Weber trochę na pograniczu faulu ofensywnego. Zdrowotny. Kto wie, czy po obecnym sezonie znowu nie będzie musiał się poddać operacji. Ach, bliżej kosza. No tak, teraz wykorzystał przewagę fizyczną nad George'em Lynch'em. Nie ma takiej swobody w poruszaniu się z piłką Weber. Po tym tańcu z piłką. A i w ważnym momencie, potrzebują kontaktu teraz. O, tylko 7 punktów, ale błyskawicznie. Tak, będzie około 5 sekund jeszcze dla Sacramento, dla Filadelfii na rozegranie ostatniej akcji drugiej kwarty. No teraz świetnie tyłem do kosza stoi. Leży od niego, to widać. Ach. No tak, to co uży z dystansu za 3 punkty. No i izolacja dla Webera. Ze strony Filadelfii przy żadnym rzucie celnym. No myśli o pomocy ciągle Erik Snow. Widzimy, jak odciąga go od strony mocnej ataku tym strzelcem. Graczem, który może odmienić losy tego meczu. Oczywiście, jeżeli chodzi o atak zespołu z Filadelfii. No już w tej sezonie. Znowu z dystansu Jason jest sam. Dla Mutombo za dyskusję i... Jeden z mistrzów NBA, jeżeli chodzi o double doubles, czyli te mecze, w których ma zdobycze... się bez zarzutu. Ostatnie sekundy, już Jermaine Jones.